Z listu do Rzymian. A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano, urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na mnie. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Albowiem Chrystus, powiadam, stał się sługą obrzezanych dla ukazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych Ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano. Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu. Znów Pismo mówi, weselcie się poganie wraz z ludem Jego. I znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie, niech Go wielbią wszystkie narody. Nadto także Izajasz powiada, przyjdzie potomek Jessego, powstanie ten, który ma rządzić poganami. W nim poganie pokładać będą nadzieję. A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. W tym fragmencie z listu do Rzymian, ale kiedy słuchałam tego słowa, najbardziej jakby poruszyło mnie to, co niegdyś zostało napisane. Napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. Bo akurat ten fragment bardzo się wpisuje w ten tydzień biblijny, który przeżywamy wczoraj w Kościele. To jest właśnie to, ten nacisk położony na Pismo Święte, na czytanie Słowa Bożego, które niesie dla nas pouczenie i które również jest źródłem pocieszenia, źródłem nadziei. To pocieszenie, które tam znajdujemy, możemy właśnie przenosić na innych i dawać innym pocieszenie i nadzieję. Bo to życie tak wygląda w świecie, że najpierw jest jakieś uwodzenie ku złemu, ku życiu lekkiemu, ku przesadnemu korzystaniu z dóbr tego świata. A potem, kiedy przychodzą jakieś trudności, tak jak w ostatnich latach, zderzenie z chorobą, zderzenie teraz z wojną, to przychodzi taka pokusa, żeby poddać się lękowi, żeby właśnie stracić nadzieję. A jednak Bóg jest źródłem i dawcą tej nadziei, która zawieść nie może. I abyśmy wytrwali w tych wszystkich Bożych obietnicach i nie dali się ani zastraszyć, ani abyśmy nie ulegli zwątpieniu, właśnie jest nam dane Pismo Święte do codziennego rozważania, abyśmy tam spotykali się z Bogiem. I jest tu też taka wskazówka, abyśmy wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Właśnie Bóg nas do tego zachęca. Po to został dany nam Kościół, którego głową jest Chrystus, abyśmy tworzyli jedno ciało, a trudno to ciało tworzyć. Trudno tworzyć wspólnotę Kościoła, jeśli właśnie nie będziemy zgodni w tych uczuciach wzajemnych. To nie chodzi o uczucia jako uczucia, chodzi przede wszystkim o miłość. Tym źródłem miłości oczywiście jest sam Bóg. Chodzi o to, żebyśmy mieli te same dążenia, bo patrzymy w tym samym kierunku,
Mamy jednego Ojca w niebie, mamy Jezusa jako naszego Zbawiciela i nasz wzór do naśladowania. I mamy, tak jak nas do tego zachęca to słowo, przygarniać się nawzajem. Przygarniać się. Taka jest wola Boża. Zwłaszcza w tych czasach, gdzie społeczeństwa zostały tak bardzo zatomizowane, gdzie jest tak wielki atak na rodzinę. My jesteśmy wezwani jako uczniowie, żeby się wzajemnie przygarniać. Przygarniać ku chwale Boga, tak jak Chrystus nas przygarnął. Także czerpmy tą nadzieję, tą ufność właśnie ze Słowa Bożego i wypełniajmy to zadanie, to powołanie nasze do życia we wspólnocie, bo jest tak wiele właśnie pokus, aby porzucić te drogi, aby zamknąć się w swoich domach, ulec lękowi albo uciec się od tego, co jest. Niektórzy tak stosują, że nie chcą za dużo patrzeć, co się dzieje, za dużo słuchać, po prostu uciekają i myślą, że jakoś to przetrwają, ten zły czas. A nasza ucieczka jedyna jest w Bogu. I nie dajmy się zwieść. Ta dzisiejsza modlitwa, tak Duch Święty ją kształtował właśnie jako jedno wielkie uwielbienie Boga. I to jest nasza też rola, aby Go nieustannie wielbić, nieustannie, niezależnie też można powiedzieć od właśnie naszych jakichś odczuć, naszego samopoczucia, bo to tak naprawdę nie chodzi właśnie o uczucia, ale oddanie chwały Bogu w każdych okolicznościach, również tych trudnych i tych niepewnych czasach. My jesteśmy wezwani, aby wielbić Boga, dawcę wszelkiego pokoju i radości. Chwała Panu.